Kierowca zatrzymał karetkę szybko, ale z wyczuciem. Wyłączył syrenę, lecz niebieskie światła wciąż migały nerwowo na tle szarego nieba. Ogromny budynek szpitala przypominał wiktoriański pałac, z mnóstwem wieżyczek i brudnych ornamentów. Tylne drzwi ambulansu otworzyły się i dwóch mężczyzn w pomarańczowych kurtkach zaczęło wyciągać wózek z leżącym nań człowiekiem. Nagle chory chwycił jednego z nich za rękaw, próbując się podnieść. Dajcie spokój, przecież mogę chodzić. Lepiej niech pan... Zaczął protestować lekarz, ale tamten już stał na własnych nogach i ucieszał go uniesioną ręką. Pacjent był młodym mężczyzną, o potarganych ciemnych włosach i obsypanej siniakami twarzy. Był wyraźnie wkurzonym młodym mężczyzną. Wyłuskał z kieszeni marynarki okulary i zadzierając głowę spojrzał na ponurą buryłę szpitala. Następnie ruszył przed siebie i z pewnością upadłby, gdyby sanitariusze nie zareagowali w porę. Chwycili go pod ramiona i wsadzili do środka. Dziewczyna w recepcji nawet nie podniosła wzroku znad klawiatury, gdy stanęli przy szerokiej ladzie. Dowód proszę. Jej głos był beznamiętny i monotonny. Dziękuję. Pan Jack Hedgehorn. Proszę iść na koniec korytarza. Ktoś pana obejrzy. Jack poczuł szarpnięcie i sanitariusze pociągnęli go w głąb długiego holu. Na nisko zawieszonym suficie, co kilka metrów rozmieszczone były jarzeniówki. Ich żółte światło padało półkolami na surowe szpitalne ściany. Ostatnia świetlówka migała szaleńczo w nierównym tempie. Jack wciąż odczuwał gorycz, pobity przez bandę kretynów pod domem ministra. Nie dość, że nie miał materiału z manifestacji i na samą myśl o tym, co powie naczelny, poczuł w żołądku ścisk. To jeszcze trafił tu, do jakiegoś niewydarzonego szpitala na przedmieściu. Szlak by to wszystko. Ale gdy go tak prowadzili przez korytarz, jego złość szybko ustąpiła, robiąc miejsce innemu uczuciu. Czemuś w rodzaju niepokoju. Jack zobaczył bowiem pacjentów. Chudych, zmęczonych ludzi w piżamach, którzy stali po obu stronach korytarza i wyraźnie śledzili go wzrokiem. Szybko musiał odchylić głowę pod dziwnym kątem, bo zorientował się, że pogięte okulary zsuwają mu się z nosa. Ale... co to było w oczach tych ludzi? Strach? Współczucie? Gdy młoda lekarka pochyliła się nad nim, Jack kontemplował zapach jej kasztanowych włosów. Coś cudownego. Zwłaszcza w porównaniu z chemiczną wonią szpitala. W ogóle była bardzo atrakcyjną kobietą. Szkoda tylko, że się nie uśmiechała. Odkąd siedział na kozetce w tym małym gabinecie. Jeszcze ani razu. Au! Poczuł nagle ból w miejscu nacisku. Proszę być grzecznym chłopcem i się nie ruszać. Muszę pana zbadać. A jednak, uśmiechnęła się. Kiedy mówiła, jej usta wykrzywił pełen sarkazmu grymas. Jak ocenia pani mój stan, pani doktor? Jack mimo wszystko próbował nawiązać rozmowę. Wygląda na to, że poza potłuczeniami nic z panu nie jest. Na zdjęciach rentgenowskich nie widać żadnych złamań, ale powinien pan zostać na obserwacji, przynajmniej do jutra. W tym momencie drzwi pokoju otworzyły się i niewysoka pielęgniarka wtoczyła do środka metalowy stolik. Na jego dwóch półkach leżały na równych rzędach skalpele, szczypce, nożyczki i inne chirurgiczne narzędzia. Umyte i wyparzone, pani doktor. Co mam z nimi zrobić? Lekarka wyprostowała się i rzuciła okiem na asortyment, po czym znowu zgięła się w pół i zwróciła do pracy. Proszę zostawić mi lancet, a resztę zawieźć doktorowi Damspelowi. Za chwilę zaczyna zabieg. Pielęgniarka przytaknęła i ostrożnie wyszła. Jack spytał od niechcenia. Kim jest doktor Damspel? Brytyjczykiem. To nasz najlepszy chirurg. Opracował teorię granicy bólu. Dziennikarz poczuł przypływ nagłej nadziei. Może jeszcze nie wszystko stracone? Może jednak miał temat na reportaż? Ta teoria... na czym ona polega? Proszę spytać o to doktora. Na pewno go pan spotka. A panią? Spotkamy się jeszcze, czy to jednorazowe badanie? Kobieta patrzyła na niego przez moment brązowymi oczami, po czym nacisnęła na siniak tak mocno, że aż syknął z bólu.
Jestem tego pewna. To właściwie nie była sala. To mały pokój. Z każdej strony drzwi stało jedno łóżko. Razem dwa. W przeciwległej ścianie tkwiło duże okno, zabezpieczone od zewnątrz żeliwną kratą. Będę tutaj sam? Jake zwrócił się do pielęgniarza, który pomagał mu usiąść. Nie, padła odpowiedź. Leży tu jeszcze pan Kraftman. Jest teraz na zabiegu pana Damspela. Mężczyzna nakrył go kocem i poprawił poduszkę. Następnie podszedł do drzwi i zatrzymując rękę na klamce dodał. Ale proszę się nie martwić, niedługo wróci. Jack chciał zadać kolejne pytanie, lecz pielęgniarz spojrzał na niego w ten sposób, że aż krew zamarła mu w żyłach. I wyszedł. W pokoju zapadła cisza. Dziennikarz potrząsnął głową, uniósł ją lekko i krzywiąc się jeszcze raz dokładnie ułożył poduszkę. Potem leżał tylko bez ruchu i patrzył, jak za kraciastym oknem zapada zmrok. Pana Kraftmana przywieźli jakieś 2 godziny później. Starszy człowiek był nieprzytomny, a jego poorane zmarszczkami oblicze zdradzało głębokie cierpienie. Znani już Jackowi sanitariusze przynieśli właśnie chorego z łóżka na sąsiednie łóżko. Ale tym razem dostrzegł jeszcze jedną nową postać. Do połowy schowany w cieniu, w otwartych drzwiach stał wysoki człowiek o bladej skórze i surowej podłużnej twarzy. Na oko miał około 50 lat. Jego czarne włosy były zaczesane. Nie, raczej zalizane, na boki. Rozchodząc się od biegnącego dokładnie przez środek głowy przedziałka. Dłonie trzymał splecione z tyłu korpusu, odzianego w biały kitel. Tak, to musiał być on. Oto właściwa pora, by zaatakować. Doktor Damspel? Mężczyzna w jednej chwili niczym zaniepokojony ptak odwrócił się ku niemu i zmrużył stalowo-szare oczy. Postąpił o 2 kroki do przodu, ale nie powiedział ani słowa. Patrzył. Przepraszam, że przeszkadzam. Jack poczuł się bardziej niż nieswojo pod czujnym wejrzeniem lekarza. Wiele o panu słyszałem i, krótko mówiąc, chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o teorii granicy bólu. Smukła sylwetka chirurga przysunęła się do wezgłowia jego łóżka. Doktor Damspel wyciągnął kościstą dłoń i uniósł nieco wiszącą tam kartę pacjenta. Pan Jack Hedgehog. Ogólne potłuczenia, brak urazów wewnętrznych. Obserwacja. Czy jest pan dziennikarzem? Jacka zatkało. Wywnioskował to ze szpitalnego raportu? Z pewnością nim pan jest. Zadaje pan za dużo pytań. Jack zerknął ukradkiem na Kraftmana. Cały tułów starca owinięty był grubymi bandażami. Miał wrażenie, że zaczynają przesiąkać krwią. Niestety nie lubię prasy. Najdonioślejsze osiągnięcia nauki potraficie przekształcić w tanią sensację. Dlatego was tępię. Proszę zapamiętać, panie Hedgehog. Tępię takich jak pan. Doktor odłożył tabliczkę. Machnął ręką na pielęgniarzy i wszyscy trzej opuścili salę. Co za przerażający człowiek. Ten szpital coraz mniej się podobał Jackowi. A już on dojdzie do tego, co się tutaj dzieje. On to wytropi, gdy tylko poczuje się lepiej. Coś go obudziło. Znajdował się w zupełnej ciemności. Jeszcze raz ten sam odgłos. Jakby chrząknięcie. Chryste. Szef zawsze tak robi, kiedy jest wściekły. Jack nie zadzwonił do niego, odkąd znalazł się w... No tak, był w szpitalu. Włączył lampkę. Jego sąsiad ponownie zaharczał, trzymając się kurczowo za gardło. Ojeju, on się dusi! Na pomoc! Pan Kraftman, zróbcie coś! Ale starzec wyciągnął ku niemu rękę. Jakby rozpaczliwie szukał uchwytu i wykrztusił. Damspel... On chce... mnie... Do sali wpadli pielęgniarze i zaczęli ładować Kraftmana na nosze. Coś krzyczeli, ale Jack nawet ich nie słuchał. Patrzył zafascynowany, jak z otwartego brzucha starca wylewają się oblepione śluzem jelita. Skłębione niczym gniazdo czerwonych robaków. Minęła długa chwila, nim ochłonął. Zwymiotował za łóżko, gdy tylko sanitariusze zniknęli z rozdygotanym panem Kraftmanem za drzwiami. Czuł, że jego twarz wciąż była zielona.
i nie miało to związku ze światłem rzucanym przez tarczę jego zegarka. Zegarek wskazywał godzinę drugą. Decyzja zapadła. Pójdzie za nimi i dowie się, co kombinuje ten upiorny Dumbspell. Korytarz skąpany był w mroku. Tylko jedna feralna świetlówka migała bez ustanku. Może w ogóle nie da się jej wyłączyć. Jack był obolały i cierpiał, stawiając każdy krok. Ale zdarzenie ostatnich kilkunastu minut w nadzwyczajny sposób dodawało mu sił. Po omacku przesuwając dłoń wzdłuż ściany, dotarł do windy, widocznej dzięki kilku czerwonym diodom nad drzwiami. Wdusił przycisk i słuchając przez chwilę jednostajnego, elektrycznego szumu. Wreszcie drzwi rozsunęły się. Z wnętrza kabiny wylała się fala ostrego, żółtego światła. Na panelu zaznaczonych było kilka pięter. Jedno z nich, numer -1, opisane było jako J.A. Dumbspell. Czy on tu do cholery mieszka? Jack wybrał -1 i zjechał do piwnicy. Kiedy drzwi windy rozsunęły się ponownie, ujrzał pogrążone w czerni pomieszczenie. Niewysokie, ale rozległe. Pod ceglanymi ścianami majaczyły ciemne sylwetki aparatów medycznych i bryły ostemplowanych skrzyń. Magazyn. W odległym krańcu pomieszczenia wyróżniały się dwuskrzydłowe drzwi z małymi matowymi okienkami. To właśnie one wpuszczały do tej krypty nikłą poświatę. Sala operacyjna. Żarzył się na zielono napis. Jack zrobił jeden krok i zatrzymał się przerażony. Z wnętrza sali wydobił się nieludzki wrzask. Krzyk bólu i straszliwej agonii. Czuł, jak po skroniach spływają mu krople zimnego potu. Czekał. Gdy wreszcie zdecydował się postąpić dalej naprzód, wrzask rozbrzmiewał się po raz kolejny. Jeszcze bardziej przepełniony cierpieniem i rozpaczą, złomoczącym sercem podbiegł do drzwi. Rozejrzał się szybko i skierował ku leżącej najbliżej skrzyni. Stękając i napinając mięśnie, przesunął ją do wyjścia. Po czym jedną ręką, chwyciwszy metalową klamkę, podciągnął się i stanął na pakunku. Teraz jego twarz znajdowała się niemal na wysokości okienka. Wystarczyło jedynie tylko stanąć na palcach. I trach. Drewniane wieko zapadło się pod ciężarem Jacka. Zaś on sam upadł bokiem na twardą, betonową posadzkę. Przez chwilę łapał oddech, a potem poczuł, jak piekący ból rozchodzi się w poprzek jego przedramienia. Cholera. Złamał rękę. Że też musiał trafić na tą cholerną, pustą skrzynię. Szerokie drzwi otworzyły się i w świetlistym prostokącie Jack zobaczył stojącego nad nim doktora Dumbspella. Był ubrany w zielony, chirurgiczny kombinezon i jasny czepek. Usta i nos miał zasłonięte materiałową maską, zaś jego dłonie odziane były w gumowe rękawiczki. Ociekały krwią. Postąpił pan bardzo nierozważnie, przychodząc tutaj, panie Hedgehog. Przemówił cichym, opanowanym głosem. W ogóle nie powinien był pan wstawać z łóżka. Ale skoro już pan mnie odwiedził, postaram się zrobić coś z pańską nieszczęsną ręką. Może nawet zdołam ją uratować. Jack nie mógł zobaczyć jego ust, ale wiedział, że się uśmiecha. To było widać w jego oczach. Niestety, muszę teraz wracać do mojego pacjenta. Jednak zaraz poproszę pielęgniarzy, żeby przygotowali pana do operacji. Nagle, leżący na podłodze Jack zdał sobie sprawę, że w pomieszczeniu znajduje się ktoś jeszcze. Ktoś stał za nim w ciemności, a teraz chyba się pochylał. Tak, pochylał się, jakby chciał dotknąć jego twarzy i trzymał w dłoni coś jasnego. Widok nadgarstka sanitariusza i ostry smak chloroformu był ostatnimi, co pamiętał. Déjà vu? Niestety nie. Jack leżał na posłaniu w znanym mu już małym gabinecie. Obok młoda lekarka stała przy biurku, zapisując coś w notatniku. Ale tym razem jego nogi i prawy nadgarstek przypięte były do łóżka skórzanymi pasami. Zaś lewą rękę usztywniał dziurawy plastikowy rękaw. Mówiąc wprost, nie był w stanie się ruszyć, oprócz lekkiego przekręcenia głowy. O, już pan nie śpi? Więc spotykamy się znowu. Kobieta spoglądała na niego ze swoim drapieżnym uśmiechem. Za jej szczupłą sylwetką po prawej stronie pokoju znajdowało się drugie łóżko. Białe prześcieradło okrywało nieregularny, podłużny kształt.
Pani doktor odwróciła się na chwilę, podążając za wzrokiem dziennikarza. To pan Kraftman. Właśnie sporządzam raport. Biedak nie przeżył operacji. Doktor Damspel twierdzi, że to pana wina. Nagle Jack wszystko sobie przypomniał i zadrżał. Damspel zechce jego wykończyć. To pewne. Ten drań to jakiś psychopata. Co robić? Pani doktor? Poczekał, aż na niego spojrzy. Proszę mi pomóc. Nie mam nic wspólnego ze śmiercią pana Kraftmana. Zakradłem się do piwnicy. Usłyszałem krzyki. Wtedy złamałem rękę. Ale pani nie ma pojęcia, co się tutaj wyprawia. Doktor Damspel zamęczył tego starszego człowieka na śmierć. Kraftman wrzeszczał, jakby operowali go bez znieczulenia. Przełknął ślinę i patrzył na kobietę z nadzieją. Oczywiście, że operowano bez znieczulenia. Na tym opiera się teoria granicy bólu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak mawia doktor. Widzi pan, on założył, że poddanie uszkodzonej lub chorej partii tkanek pacjenta bodźcom, które wywołują krańcowy ból, stymuluje organizm do natychmiastowego wyemilinowania owego bólu, razem z przyczyną choroby. Oczywiście, występuje moment krytyczny, z którego pacjent nie zawsze wychodzi cało. W przypadku pana Kraftmana zgon nastąpił, ponieważ operację przerwało wtargnięcie niezapowiedzianego gościa. Boże, słyszeliście kiedyś o przysiędze Hipokratesa? Przeprowadzenie tego typu w zabiegu wymaga niesłychanej koncentracji. Dlatego chirurgowi nie wolno w żaden sposób przeszkadzać, ale tym razem zadbamy o to, by nieprzewidzianych zdarzeń nie było. To znaczy lada moment, gdy doktor zajmie się panem. Jack chciał jeszcze coś powiedzieć, lecz do gabinetu weszli sanitariusze i zaczęli wywozić go na korytarz. Chwilę później nad jego głową przesuwały się wygaszone pręty jarzeniówek, a koła metalowego łóżka skrzypiały żałośnie. Leżał bez ruchu. Zbyt bardzo się bał, by cokolwiek zrobić. Lekarka szła obok. Nagle poczuł, jak jej delikatna dłoń wsuwa mu pod rękaw piżamy coś gładkiego i zimnego. Szybko zrozumiał. W tajemnicy podała mu skalpel. Doktora Damspela nie było na sali operacyjnej. Nie było nikogo. Pielęgniarze przywieźli Jacka i zostawili go pod przymocowaną do sklepienia ogromną lampą. A następnie wyszli. Lekarka, która towarzyszyła im na korytarzu, odprowadziła ich tylko do windy, po czym także gdzieś zniknęła. Leżał teraz sam, przywiązany do łóżka z walącym jak młot Kowalski sercem. Sala urządzona była profesjonalnie. Ściany pokryte glazurowymi płytkami. Na jednej z nich wisiał pokaźny rozmiarów ekran. Aktualnie wyłączony. Tuż obok stołu, na którym Jack leżał, ustawiono na piętrowych stolikach rozmaite aparatury. Jedna z nich wyglądała jak kuchenka mikrofalowa. Z innej wychodził długi wąż, przypominający rozciągniętą harmonijkę albo słoniową trąbę. Jeszcze bliżej rozłożone były narzędzia, na które Jack w ogóle nie chciał patrzeć. Usłyszał jakiś ruch. Zza ustawionego w rogu parawanu wyszedł doktor. W czepku i zielonym fartuchu. Obcasy jego butów stukały miarowo w twardą podłogę. Nie spieszył się. Gdy stanął przy stole, wlepił w Jacka swoje świdrujące spojrzenie. Dobry wieczór, panie Keczko. Jack nie odpowiedział. Damspel okrążył stół i zniknął na moment z jego pola widzenia. Po chwili był z powrotem. Z tyłu coś zatrzęszczało. Stuknęło i nagle z niespodziewaną mocą rozbrzmiały się pierwsze dźwięki piątej symfonii Beethovena. Doktor zmarszczył brwi i zniknął ponownie. Muzyka przycichła. Następnie wrócił. Uwielbiam muzykę poważną. Lubię słuchać jej podczas operacji, choć nie zawsze mogę wnosić tu gramofon. Zaczął delikatnie odczepiać klamry przytrzymujące plastikowy rękaw Jacka. Zapewne słyszał pan o mojej teorii granicy bólu. Przyszła pora, aby poznał ją pan w praktyce. Doktor Damspel ściągnął sztywniacz, szarpiąc mocno. Jack zawył z bólu. W tle rozpoczynała się solowa partia skrzypiec. Teraz chirurg wziął do ręki kredę. Nakreślił na przedramieniu dziennikarza prostą linię, po czym podniósł skalpel. Przytknął ostrze do początku linii,
naciskając lekko. Po chwili zreflektował się i sięgając w bok wyszperał wśród narzędzi gumowy gryzak, który włożył Jackowi do ust. Przepraszam, zapomniałbym. Skalpel wbił się mocno w ciało pacjenta i precyzyjnie przecinając skórę, zostawił cienki, krwawy ślad. Jack zacisnął zęby na kryzaku i zmarszczył powieki. Jego nozdrza nerwowo łapały powietrze. W dłoni Dumspela pojawiło się coś, co wyglądało jak płaski kawałek metalu zagięty z obu stron. Lekarz rozszerzył palcami nacięcie na ręce Jacka i włożył przedmiot do tak pozostawionej krwawej jamy. Narzędzie utrzymywało krawędzie ramy w odpowiedniej odległości. Jeszcze trochę pogrzebał miniaturową łyżeczką i na dnie czerwonej dziury ukazała się jaśniejąca powierzchnia kości. Spojrzał na twarz pacjenta. Oblicze Jacka zdradzało cierpienie. Pana ręka została złożona i należycie usztywniona, ale jestem pewien, że chciałby pan mieć ją sprawną jak najszybciej. Dlatego postaram się umocować kość najlepiej jak potrafię. Wyprostował się i podszedł do stolika. Ku przerażeniu Jacka, doktor podniósł stalowy gwóźdź długości ludzkiego palca, rozszczepiony przy główce na 3 dodatkowe pręty. W drugiej ręce dzierżył lekarski młotek. Muzyka w tle nasilała się. Zadudnił patetyczny motyw sekwencji dętej i igła utknęła w jednym z rowków winylowej płyty, wywołując trzeszczenie i szum. Do diaska. W głowie Jacka myśli przemykały błyskawicznie. Wyginając pod dziwacznym kątem palce zdrowej ręki, wyłuskał spod rękawa mały nożyk. Chwycił go mocno, układając między kciukiem, boczną krawędzią dłoni i palcem serdecznym. Dzięki Bogu, że bywał czasem w barze sushi. Przyłożył ostrze skalpela do skórzanego paska na nadgarstku i zaczął ruszać nim w tył i w przód. Symfonia rozbrzmiała ponownie. Doktor ustawił ramię gramofonu i wracał do stołu. Jack prędko przestał piłować i przykrył nożyk dłonią. Już dobrze, panie Hedgehorn. Możemy kontynuować zabieg. Gdy lekarz przystawił do jego kości gwóźdź i uniósł młotek, mężczyzna odwrócił głowę. Łup. Drobne fragmenty kości odpryskiwały na bok. Stróżka świeżej krwi spłynęła po boku łóżka na podłogę. Łup. Łup. Jack nieomal stracił przytomność. W pomieszczeniu unosił się zapach świeżo odłupanej kostnej tkanki. Taki sam, jak czuć podczas borowania u dentysty. Doskonale. Doktor przetarł ślady krwi na chirurgicznej masce. Teraz wprowadzimy druty. Mam nadzieję, że czuje się pan dobrze. Jack rzucił mu tylko pełne nienawiści spojrzenie. Gdyby tak znowu odszedł. Chociaż na chwilę. Dumspel wziął do rąk 3 proste, długie druty. Każdy z nich z krawiecką precyzją przyłożył przez otwory w pręcikach gwoździa. Następnie wpychał je powoli w żywe ciało pomiędzy kością łokciową i promieniową. Jack najpierw poczuł ukłucie. Rozeszło się w jego ręce jak kwas mlekowy po dużym wysiłku. Ale zaraz potem uderzył go rozrywający ból. Taki, który odbiera zmysły i wyciska łzy. Tym gorszy, że nie można go w żaden sposób powstrzymać. I równie nagle, jak się pojawił, zniknął. Minęło kilka sekund, zanim dziennikarz zrozumiał, co się stało. Doktor, klnąc pod nosem, znów poszedł poprawić magnetofon. Jackowi szumiało w głowie. Zdawało mu się, że lewa strona jego ciała jest zupełnie bezwładna. Ułożył między palcami nożyk i piłował. Piłował z całych sił. Musiał zdążyć, zanim Dumspel wróci. Udało się. Skórzany pasek puścił. W ręce Jacka powróciło normalne krążenie. Trzymał teraz skalpel kurczowo w dłoni. I gdy tylko doktor podszedł wystarczająco blisko, ugodził go z całej siły w brzuch. Dumspel opadł na kolana. Jego twarz znalazła się na wysokości stołu. Jack pchnął jeszcze raz. W jedno oko. Potem w drugie. Wreszcie upuścił lancet na twardą podłogę. A tuż obok zwalił się martwy chirurg. Jack Hedgehorn opadł na łóżko. Wypluł gryzak i oddychał ciężko, nie otwierając oczu. Wygrał. Tego był pewien. Będzie żył. Wciąż nie unosząc powiek, słuchał, jak drzwi sali otwierają się i ktoś wchodzi do środka.
chyba więcej niż jedna osoba. Następnie dobiegł go odgłos szurania, jakby ktoś ciągnął coś ciężkiego. Odezwał się głęboki basowy głos. Pora przejść na emeryturę, doktorze Dumspel. A pani doktor Elizabeth, zgodnie z pani życzeniem, przejmuje naszego kłopotliwego pacjenta. Dziennikarz otworzył oczy. Drzwi właśnie zamykały się za otyłym mężczyzną w czarnym garniturze. Na podłodze aż do wyjścia ciągnął się rozmazany, krwawy ślad. Przy stole operacyjnym stała ta sama atrakcyjna lekarka o kasztanowych włosach. Witaj, Jack. Przyglądała się dokładnie jego poranionej ręce. Widzę, że doktor usztywnił ci kości przedramienia. Niestety nigdy nie był dobry w układankach. Zrobił to trochę krzywo. Wzięła ze stolika młotek i grube żelazne dłuto. Nie przejmuj się. Postaram się to naprawić. Przeraźliwy krzyk Jacka jeszcze długo unosił się nad gmachem szpitala, gdy miasto witało kolejny ponury dzień.